Dziś w KCM witamy doktora Łukasza Podgórskiego, ginekologa małoinwazyjnego. Dzień dobry doktorze. Przyjechał pan do nas z daleka. Z niedalekich Niemiec. Głównie jestem zainteresowany, powiedzmy, czy mój punkt takiej ciężkości właśnie jest ginekologią mikroinwazyjną, ze względu na to, że to właśnie przyszłość operatywy, zabiegi z małą ilością powikłań. To stanowi przyszłość, powiedzmy, i tak samo w ginekologii głównie operacyjnej jest to takie, powiedzmy, baza, która, powiedzmy, w przyszłości będzie prawdopodobnie tylko wykonywana w wszelkich rodzajach operacji. Czyli również poważne zabiegi. Tak, tak. Jak pan ocenia rodzaj świadomości, jeżeli chodzi o pacjentki? To znaczy, świadomość, powiedzmy, polskich pacjentów jest też w większości kształtowana przez media i doktor Google praktycznie, także to wynika stąd. Pacjenci starsi oczywiście mniej przez to świadomi, co, powiedzmy, wynika też z całej ukształtowania polskiego systemu. Dużo większy, powiedzmy, punkt ciężkości już nawet nie na samoleczenie, na profilaktykę w Polsce jest, powiedzmy, bardzo niski położony, że tak powiem, dlatego pod tym kątem nie czyni się praktycznie nic. Czy zauważył pan, doktor, że przez ten brak profilaktyki poważne choroby są bardzo późno wykrywane? I czy widzi pan różnicę pomiędzy środowiskiem polskich pacjentów a niemieckich pacjentów? Na pewno tak. Jest wynika to, właśnie mówię, z jednej strony z tego braku profilaktyki, z drugiej strony, powiedzmy, później diagnostyki też. Pacjentki zgłaszają się w dużo późniejszych stadiach chorób, różnych chorób oczywiście, gdzie czasami właśnie leczenie jest już dużo trudniejsze, albo jest taki stadia odkrywane, powiedzmy, że nie zawsze można odpowiednio pomóc, jeśli można było to, powiedzmy, wcześniej odkryć. Tak? Zarówno choroby jakieś nienowotworowe, jak i choroby nowotworowe. Bardzo się cieszymy, że jest pan teraz z nami. Wrócił pan do kraju i będzie mógł pan pomagać naszym polskim pacjentkom z ich problemami. Cieszę się. Dziękuję. Witamy. Witam.